Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem, Awizynosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z przebudowy Placu Pięciu Rogów. Doskonale wiem, że nie spodziewaliście się, że jeszcze jeden film, jeszcze jakiś film pojawi się na temat tej inwestycji, ale i oto pojawimy się ponownie, gdyż jest do dokończenia ta inwestycja. Jak pewnie wiecie, Plac Pięciu Rogów został przebudowany. Trwało to mniej więcej rok. Zdjęcia najstarsze, jakie mam z tego miejsca, to jest marzec 2021, jak widzicie, a najstarsze to lipiec 2022. Cała przebudowa trwała mniej więcej rok, półtora roku, jeżeli chodzi o ten rejon. Jak widzicie, poprzednio Plac Pięciu Rogów wyglądał zupełnie inaczej. Dokładnie poprzednio były tutaj dwupasmowe, ruchliwe ulice, które prowadziły w tymże miejscu autobusy, jak i również pojazdy osobowe i dostawcze w tychże rejonach. W skrócie, jest to skrzyżowanie ulicy Chmielnej, Szpitalnej, Zgoda, Bracka, Widok i Krucza. Z tym, że właśnie patrzymy teraz na ulicę Chmielną w kierunku Wieżowców Warszawy i ogólnie centrum Warszawy. Cała przebudowa jest oczywiście elementem kampanii wyborczej i nowego centrum Warszawy, ale o tym nie będę mówić, powiem faktycznie o tym, co się zmieniło na przestrzeni tego czasu i jak wyglądała budowa, bo chcę mieć tą inwestycję zakończoną, chociaż trzeba pamiętać, że Plac Pięciu Rogów nie jest jeszcze skończony, nawet teraz, ale o tym powiem już na sam koniec materiału, bo najpierw po kolei. Jak widzicie, w marcu 2021 była zrywana jezdnia, oj, przepraszam, jezdnia asfalt z starej ulicy Szpitalnej, dzięki czemu można było rozpocząć pracę przy budowie nowego przejścia. Przy okazji tutaj widzicie przejście dla pieszych, które było jednym z najbardziej niebezpiecznych i ogólnie nieprzewidywalnych, bym powiedział. Raczej nikt go nie lubił, ani kierowcy, ani piesi nie lubili go. Piesi wchodzili kiedy chcieli, chociaż takiego prawa nie mieli. Samochody nie miały właściwie jak się przecisnąć pomiędzy pieszymi. W skrócie, był tutaj naprawdę bardzo duży ruch i pieszy, i samochodowy. Ruch samochodowy, jak dobrze pewnie wiecie, teraz został całkowicie tutaj ograniczony właściwie do minimum. W czerwcu 2021 wyglądało to już trochę inaczej. Jak widzicie, nie mamy już zupełnie starej nawierzchni. Jest już tylko i wyłącznie sam plac budowy, malutkie chodniki, wzdłuż budynków, aby dało się dojść. Kawałek przejścia po starym przejściu dla pieszych, które jak widzicie było pod kątem, więc też zupełnie nietypowo. No i oczywiście już tutaj prace początkowe przy nowym elemencie ulicy Szpitalnej. Oczywiście elementy podstawowe, jakie zawsze są na początku, to przekładanie sieci podziemnych, jakie tutaj wyglądają, odwodnienie i tak dalej. I to w ten sposób też wyglądało. Zwróciłem też uwagę, że tutaj mamy stare chodniki, które wyglądały i koperta, która się znajdowała w tymże miejscu, później możecie zobaczyć, czy ta koperta wróciła po przebudowie, jak już się to wszystko zmieniło. No i tutaj oczywiście też wedel. Tutaj też zwróćcie uwagę, że we wrześniu 2021 zaczęły się pojawiać już nowe krawężniki na całym odcinku, jak i również te nowe płyty i tak dalej oddychane, które właśnie są z jakiegoś niesamowitego kamienia, nad którym ZD pracował z biurem architektury. Tak przynajmniej to było przedstawiane. Co sądzicie o tych chodnikach? Dajcie znać w komentarzach, czy jest to dla Was nie wiadomo co. Chodzi oczywiście mi nie o te płyty chodnikowe, które widzimy tutaj z boku poukładane, tylko o te płyty, które się znajdują już na samym Placu Pięciu Rogów, które wtedy dopiero zaczęły się pojawiać i to był dopiero początek całej tej nowej przebudowy. Jak widzicie, przejazd bezpośrednio w ulicę Zgoda z Kruczej był dosyć długo. Sama ulica Krucza była tutaj zwężona i to już był pierwszy element tego, żeby ograniczyć jej ruch. Z Widok nie było właściwie wyjazdu przez większość czasu. Ulica Widok była ulicą ślepą na ten okres czasu. A tutaj pozostałe elementy, no właśnie w tymże miejscu, no to jest przejazd do ulicy Zgoda. Część autobusów tutaj przez jakiś czas jeździła objazdami, kręciła się w tych różnych miejscach. No wyglądało to dosyć ciekawie. W zależności od tego miejsca, jak to wyglądało się w jedną i w drugą stronę, to się oczywiście pojawiało. Co tutaj warto zaznaczyć? Tutaj we wrześniu, jak widzicie, zaczęła się już pojawiać właśnie ta nowa część, ta nowa nawierzchnia, czyli te nowe płyty z kamienia, które tutaj na całej ulicy Szpitalnej później zagościły z biegiem czasu, dzięki czemu możemy właśnie oglądać teraz, tak jak to widzimy, białą ulicę. A tylko jeszcze raz przypomnę, bo na pewno w komentarzach wiem, że zawsze osoby się piszą, że po pierwsze, po co ta przebudowa? No to oczywiście tutaj ja mogę odpowiedzieć bardzo łatwo, że ta przebudowa naprawdę, tak jak to powiedzieli, tak jak planowali w ZDM-ie, aby ten ruch, ten Plac Pięciu Rogów był dla pieszych.
a nie dla samochodów. I to się faktycznie zmieniło. A drugie, miało być mnóstwo zieleni za prezydentury Rafała Trzaskowskiego i jej tutaj nie było. No, konserwator zabytków nie pozwolił na więcej zieleni, więc faktycznie to jest betonowy plac z paroma zielonymi drzewami. Ale jak widzicie, w grudniu już ulica Szpitalna jest przejezdna po nowej nawierzchni. Ulica Zgoda jest ślepa i powoli ma tylko i wyłącznie dojazd do ulicy Chmielnej w kierunku właśnie centrum, a pozostałe elementy tutaj, jak widzicie, bezpośrednio przy skrzyżowaniu właśnie Brackiej i widok, no tutaj przejazd wahadłowy właściwie, bardzo wąski i Straż Miejska też tam stała i już wtedy pilnowała, aby kto nie powinien tędy jeździć, nie wjeżdżał na plac Pięciu Rogów, chociaż oczywiście teraz to się robi za pomocą systemu automatycznego na placu Pięciu Rogów, który domyślam się, że już teraz funkcjonuje i całkowicie działa. Nie jestem w stanie teraz tego powiedzieć, czy tak już to jest, bo z ostatnich informacji od ZDM-u tego akurat nie wiem, bo o to się akurat faktycznie nie zapytałem. Tu oczywiście dalej mamy Aleje Zaimskie i bezpośrednio dalej lody wykluczą, ale przybliżmy się jeszcze raz w grudniu, jak to wyglądało bezpośrednio na placu. Miejsce pod nowe drzewka, czyli te doniczki, które są oczywiście przykryte częściowo pod tymi nowymi płytami kamiennymi i betonowymi. To wszystko jest tutaj ukryte. Przekładanie sieci, tymczasowy dojazd na ulicę Chmielną dla mieszkańców i dostaw. Tutaj też sama ulica w tymże miejscu Zgoda przeszła trochę metamorfozę, chociaż to jeszcze jest dopiero początek, bo tam dalej z ulicą Złotą w przyszłości jest planowana większa przebudowa. Zwróćcie uwagę też tutaj, że już pierwsze drzewko się pojawiło i faktycznie miałem tutaj szczęście i przypadkiem tylko i wyłącznie byłem na posadzeniu pierwszego drzewa na placu Pięciu Rogów, ale że byłem, no to oczywiście nagrałem to wszystko, więc takie ciekawostki się łączy w jedną całość. Tu już widzicie, są zdjęcia z lutego, więcej drzewek, więcej nowych płyt. Też całkiem dobrze widać to oczywiście całe te nowe donice, w których są sadzone te drzewa, że są dosyć ciekawe. To jest oczywiście tak zmienne, żeby raz korzenie miały gdzie w przyszłości rosnąć, żeby nie było tak, że po prostu będzie jakieś zamknięte w betonowej puszce, to tak oczywiście ma nie wyglądać, a dwa, żeby na spokojnie tam woda docierała. To oczywiście jest jakiś high-tech ZDM-owski, jaki oni tutaj zrealizowali to. Ale to tak mniej więcej w dużym skrócie w uproszczeniu to jest po prostu jedna wielka doniczka, która jest zrobiona tak, aby tam woda dotać się dała, a korzenie miały swoje miejsce. No i tutaj zwróćcie uwagę też, że już w lutym 2022, bo już jesteśmy w tym roku, mieliśmy tutaj już bezpośrednio przy ulicy Brackiej całkowicie nowe... Ale przepraszam... nowe płyty. Tutaj przy ulicy Widok ze skrzyżowaniem zaczęły się pojawiać nowe właśnie chodniki, nowe drzewka i tam też jest ten element, który jeszcze nie powstał. No i tutaj sam wjazd bezpośrednio w ulicy Kruczej, w Aleje Zaimskie też powoli zaczyna nabierać ostatecznych kształtów z nową nawierzchnią, ale jeszcze oczywiście z objazdami i jazdami na okrągło, żeby nie było zbyt łatwo, więc to faktycznie się tutaj zmieniało, ale też nowe drzewa. Na samym placu, jak teraz zobaczycie na tych ujęciach, się lekko zmieniało. Ja bym powiedział, że tutaj po tej przebudowie dosyć dużym problemem jest wjazd do tego parkingu, który właśnie widzimy. To jest parking, z tego co mi się kojarzy, podziemny mimo wszystko. I dojazd do niego jest teraz dosyć mocno utrudniony. Znaczy, tak, żeby do niego wjechać, trzeba wjechać przez sam środek placu. Bo inaczej tam się nie dało zrobić drogi dojazdowej, aby faktycznie plac Pięciu Rogów powstał. Więc jest to, bym powiedział, trochę utrudnione. Lawirowanie pomiędzy wszystkimi tutaj ławkami, które się pojawiły, też nie jest zbyt łatwe, no ale no powiedzmy, że całkiem dobrze to im się udało. Tutaj oczywiście płyty się pojawiają pomiędzy drzewkami, latarnia i tak dalej. Tutaj te wszystkie elementy zaczynają się łączyć w jedną całość. Tutaj ta nowa część ulicy Brackiej przechodząca w Szpitalną oczywiście jest już, są nawierzchnią, ale to tak jak widzieliście już na poprzednich ujęciach, trochę czasu był z nami, no i cały ruch był prowadzony dla pieszych w teorii na okrągło. W teorii, bo w praktyce dobrze wiecie, że i tak zawsze ludzie będą przechodzić przez środek placu budowy. No i mamy już lipiec, czyli w teorii zakończenie całej inwestycji. Jak widzicie, pasy rowerowe tutaj do skrętów nie miały jeszcze swojego oznakowania. Teraz to już się, wydaje mi się, że zmieniło. Przyznam szczerze, że nie miałem okazji tutaj latać dronem od tamtego czasu. Ale na pewno co musicie obserwować, to jest to, że tak, po pierwsze drogi rowerowe tutaj zostały całkiem dobrze doprowadzone, ponieważ nowy plac Pięciu Rogów jest dostępny do przejechania dla komunikacji miejskiej, mieszkańców, służb miejskich i rowerzystów w głównej mierze. Pozostałe wszystkie osoby nie mogą tutaj wjeżdżać, dostawy mają tam jakieś ograniczone godziny, kiedy faktycznie mogą tutaj podjechać. Nowe drzewa oczywiście całkiem ładnie się prezentują, chociaż to wygląda jakby faktycznie ktoś wsadził drzewa w beton, w biały beton.
Wiem, biały beton, nie jest to łatwa rzecz do zrobienia. Nasłuchałem się tego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, że u nich ten biały beton to jest też właśnie high-tech. Ale czy na pewno tak ten plac miał wyglądać? Ja wiem, że konserwator zabytków nie pozwolił tutaj zrealizować faktycznie ani trawnika, co akurat rozumiem, bo ten trawnik zostałby szybko zdeptany przez pieszych, bo wszyscy piesi tutaj chodzą po prostu najkrótszą drogą, jaką mogą, ani większej ilości drzew, czy chociażby krzaków nawet. Krzaki by tutaj dużo dały, a tutaj nic takiego nie ma. Oczywiście przejście teraz przez ulicę Chmielną na całej długości właśnie przez plac 5 Rogów jest teraz idealne. Nie dało się tego lepiej zrobić, czy wejście bezpośrednio w ulicę Zgoda Szpitalną, Bratską, Kluczą czy Widok jest oczywiście całkowicie idealne. Niedługo ulica Widok też przejdzie swoją przemianę. Złota, Zgoda, Chmielna też jest planowana do przebudowy, aby wyglądała trochę lepiej. Chociaż tam według mnie nie ulica jest największym problemem, a to jak wyglądają budynki i kamienice w opołokach. Jakby zostały odnowione przez miasto, to by była faktycznie chyba największa zaleta. Teraz coś, co chyba najbardziej uwielbiacie na moich filmach podsumowujących, czyli zestawienie filmów obok siebie z czterech różnych miesięcy, z czterech zupełnie różnych dat, żebyście mogli mniej więcej to zobaczyć na przestrzeni czasu, jak to wyglądało. Ja teraz widzę to poklatkowane, bo no, nie jestem w stanie tego zobaczyć na raz z czterech monitorów, jeszcze to z dysku HDD ciągnąc. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie, macie ujęcia najstarsze, jakie mam, czyli marzec 2022, 2021, następnie czerwiec 2021, grudzień 2021 i lipiec 2022. Daty się będą zmieniać na przestrzeni teraz tych trzech ujęć różnych. Też zwróćcie uwagę, że tutaj reklama się zmieniała na tym budynku. Kajko i Kokosz nawet miał się okazać tutaj pojawić po lewej stronie. Ale tak, faktycznie, no zwróćcie uwagę, że ten plac wyglądał zupełnie inaczej na początku przebudowy i wygląda teraz zupełnie inaczej. Ta zieleń się faktycznie tutaj pojawiła. Jest o wiele mniej przejazdu dla samochodów. No i pieszych jest więcej. Ja muszę wam przyznać, szczerze powiedziawszy, tak już z mojego osobistego doświadczenia. Tutaj czasami chodziłem, jak już było cieplej trochę. I faktycznie to miejsce odżyło, ponieważ tu jest dużo tych ławek. Na początku te ławki jeszcze nie miały elementów drewnianych, więc siadanie na nich, na tym kamieniu, to faktycznie było siadanie jak na metro BMW na kamieniu na stacji, czyli bardzo niewygodnie i, jak to się mówi, wilka można było dostać. Ale jak już to się wszystko zmieniło, to całkiem ładnie to faktycznie wyglądało. Tutaj też zwróćcie uwagę z tego ujęcia bezpośrednio, jak zmienił się układ miejsc parkingowych. Mam nadzieję przynajmniej, że jakoś w miarę to tutaj widać na tych ujęciach nawet z września 2021 do tych nowych. Nie mamy tutaj koperty na pewno niebieskiej dla osób niepełnosprawnych, ale to jest oczywiście powiązane z tym, że po prostu teraz w tym miejscu nie ma faktycznie żadnego właściwie parkowania i jest to bardziej przestrzeń wydzielona dla pieszych, przynajmniej w teorii. Natomiast wracając do tego, jak wygląda aktualnie ten plac, no to faktycznie oczywiście się pojawiły ogródki na placu samym 5 Rogów, jest dużo pieszych, chodzących, nawet siadających, stojących w tym miejscu i ogólnie całkiem to wygląda jak taka ładna, nowa przestrzeń miejska. I nie będę ukrywać, że gdybyśmy mieli więcej takich miejsc w Warszawie, to byłby faktycznie gdzie chodzić nie tylko po starym mieście, tylko również po uliczkach, które są tylko wyłącznie dostosowane dla osób pieszych. U nas w Warszawie tego jest mało. Tak zupełnie z innej strony mogę powiedzieć, że właśnie coś takiego się pojawiło ostatnio w takiej grze City Skylines do budowania miast i tam właśnie się pojawił ostatni dodatek Plazas and Promenadas, dzięki któremu możecie budować właśnie tego typu ulice tylko i wyłącznie dla pieszych, rowerzystów i służb miejskich. Tak się to pojawiło również w tym miejscu, no i autobusów. I według mnie powinno być coraz więcej takich miejsc, zwłaszcza w cisłym centrum, ale oczywiście z dopuszczeniem i parkowania w wyznaczonych miejscach i z dojazdem tylko i wyłącznie dla mieszkańców tego typu miejscach, bo ścisłe centrum, według mnie, takie to już mówiłem wcześniej, nie powinno być do tranzytu, tylko i wyłącznie do dojazdu do konkretnych miejsc, jeżeli faktycznie jest taka potrzeba. A że w centrum jest najwięcej mimo wszystko lokalów mieszkaniowych, sklepów, restauracji i tak dalej, no to tutaj nie jedzie się na przykład do sklepu jakiegoś hipermarketu, żeby coś kupić. No bez przesady. Także mam nadzieję, że rozumiecie i że podzielacie moją opinię, ale może się mylę. Może według was Warszawa powinna być pełna samochodów, wszędzie parkować gdzie wolno i może najlepiej, żeby w ogóle na każdej ulicy była linia tramwajowa. Dajcie znać w komentarzach, naprawdę jestem ciekawy. Będę się starać czytać wasze wszystkie komentarze. Jeżeli nie będzie w nich polityki, to naprawdę będę czytać i nawet odpowiadać, jeżeli będzie coś ciekawego, jakaś ciekawsza dyskusja. Ale tak jak mówię, z góry to nie jest film jako kampania wyborcza, czy poladowanie i pokazywanie, jak dobrze tutaj
prezydent Warszawy się sprawuje. To jest tylko i wyłącznie materiał informacyjny, w którym chciałem wam pokazać, jak faktycznie się tutaj zmieniło to miejsce. Więc będę bardzo wdzięczny, jeżeli również nie będzie w komentarzach polityki, bo to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żebyśmy się bili w każdym możliwym miejscu o to, kto jest za jaką partią, a kto rządzi źle, a kto nie. Nie to jest ważne, a ważne jest to, jak się żyje w Warszawie, a to, że bez polityki w Warszawie nie da się mieszkać i rządzić, to jest według mnie chyba najsmutniejsza rzecz, jaka przytrafiła się temu miastu. Bo zwróćcie uwagę Państwo, że teraz Warszawą ogólnie na przestrzeni ostatnich lat, w kampaniach wyborczych czy w jakichkolwiek wyborach, nie jest to osoba przywiązana do miasta, która faktycznie chce coś zrobić jak najlepszego, tylko to jest osoba, która jest z danej partii wyborczej i to ona się chce pokazać i wybić na tym, że będzie rządzić stolicą, a nie dlatego, żeby jak najlepiej się żyło w mieście. Może się mylę, ale przynajmniej ja tak to aktualnie postrzegam i jest mi z tego bardzo smutno. I od razu odpowiadam na pytania, że ja raczej nie będę startować na prezydenta Warszawy, bo nie chcę się zniszczyć, a chcę pokazywać wam, jak wygląda całkiem ładnie nasze miasto. To było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Tam dalej na wprost powstaje aktualnie nowy Plac Powstańców Warszawy. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o nim się dowiedzieć i parking pod Placem Powstańców Warszawy, macie link teraz w opisie i w karcie do tego filmu. A na koniec powiem o tym, co jeszcze nie powstało. Nie powstało jajo, które miało bzyczeć, jakieś wydawać odgłosy z siebie. Jest aktualnie to robione przez jednego z artystów. I kiedy artysta skończy to robić, przejdzie wszystkie atesty i tak dalej, to wtedy się pojawi na Placu Pięciu Rogów. Taka jest informacja od ZDM-u. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!